Szymon jest wojskowy w elitarnych jednostkach. Jestem komandosem kapitana. Wydaje mu się, że jest twardym gościem, który wiele może znieść. Jest właściwie niezniszczalny. On Algargael, coś pan słyszał? Ma pan z tym coś wspólnego? Zanim powiem, muszę wiedzieć, czy obowiązuje tutaj tajemnica spowiedzi. Andrzej Wolski. Podczas jednej z misji w Afganistanie przypadkiem zabija ludzi w jednej z wiosek. Poprzez takie kategorie widzimy, że to doświadczenie poczyniło w jego psychice olbrzymie szkody. A jak pan sypia? Dziękuję, bardzo dobrze. Wykonywałem rozkaz, strzelałem dokładnie tam, gdzie mi kazali. Andrzej ma duży wpływ na Szymona i na to, że on się przed nim otwiera, ale i Szymon ma wpływ na Andrzeja i na problemy, które dotykają także psychologów. Czyli co? Czyli czułem, tylko nie wiedziałem, że czuję, tak? Myślę, że pan skrywa głębokie, bardzo głębokie uczucia do tych ludzi, ale jest w panu coś, co nie pozwala się do tego przyznać. Zaczyna się od tego, że właśnie nie za bardzo lubi, a potem niezwykle układa z sympatią człowieka, który jest pogubiony, człowiek, który nie może znaleźć swojej tożsamości. Jak czuję, to czuję, jak nie, to nie. Przychodzę do pana, płacę za te spotkania. Ma pan być mądrzejszy ode mnie, a jakoś tego nie widzę. Co, my tu rywalizujemy ze sobą, tak? Tak jak na początku nie chcę przychodzić, bo nie ufa psychologom, tak potem jakoś przed nim otwieram. Nie mogę dalej odbywać tej terapii. Nie myślę, żeby to dokądś prowadziło. Dla Szymona jest to zupełnie coś nowego. Musi opowiadać o swoim wnętrzu, o czymś, czego zazwyczaj nie robi. Teraz się pan pewnie zastanawia, co taki facet robił pana w gabinecie, co? On jest od działania, a nie od mówienia. On nikomu nie chce się wyżalać, bo problemów nie ma, bo życie jest proste. Pojedzie się na wojnę, się strzela, się wraca. Umarłem. Umarł pan. Śmierć kliniczna. No teraz jest czas na pytanie o tunel. Bez tajemnic. Od poniedziałku do piątku o 20:10 w HBO.